Każdy z Was otrzyma od mamy i taty taki kawałek białego chleba. Trzymając go w ręku, w lewej ręce, będziemy składać życzenia dla mamy i taty, siostry i brata, dziadka i cioci. Będziemy im życzyć wszystkiego najlepszego i szczęścia, i zdrowia. Łamiąc się, to znaczy będziemy się dzielić tym kawałkiem chleba. Dzielić się możemy swoim czasem, dzielić się możemy swoimi czynami, ale to święta. Wszyscy mają być zadowoleni. I za chwilę zobaczycie przedstawienie przygotowane przez pierwszą tę. To przedstawienie pani Patrycja przygotowała, a nazywa się Szczęście Dziecka. Czy chcecie być szczęśliwi do końca życia? Tak! A czy chcecie, żeby dzieci, które będą występowały, żeby były zadowolone po występie? Tak! To umowa jest taka. Jeżeli będziecie rozmawiać, to one będą smutne. Ćwiczymy Paweł i Szymon. Przygotowywały się. Po lekcjach szliście do domu, a oni zostawali ćwiczeni. Powtarzali rolę. I myślę, że wynagrodzicie to później wielkimi brawami, ale zanim będziecie mieć brawo, zobaczcie. Przedstawienie pod tytułem Szczęście Dziecka.
trzeba łez żlać, tylko śpiewać, tylko śpiewać.